Dziękuję bardzo. Powiedziała pani, że lud smoleński jest nie do odzyskania, ale wyborcy PiS-u to jest ta grupa, powiedzmy, bardzo radykalna, mitologiczna, która właśnie wierzy w mity, ale mam wrażenie, że część tych ludzi to są ludzie, którzy potrzebowali poczucia wspólnoty. Jakby nasze dwie grupy docelowe, te dwie grupy, do których trudno nam dotrzeć, są obie bardzo trudne, bo jedna to jest właśnie wyborcy PiS-u, którzy bardzo potrzebowali wspólnoty. Masa z nich to są bardzo uczciwi, porządni ludzie, którzy całe życie uczciwie pracowali, nie dorobili się BMW, dziecko za granicą walczy o przeżycie i oni chcą znaleźć winnego i ktoś im tego winnego pokazał, to tak w wielkim uproszczeniu. I ludzie, którzy potrzebowali poczucia tej słynnej godności, szacunku i wspólnoty i nie dostali go, bo po 89 roku wszyscy chcieli się zająć sobą. I pytanie, czy jednak, jeżeli poczucie wspólnoty i godności to jest coś, czego oni bardzo potrzebują, to czy nie udałoby się ich jednak odzyskać, przekierowując ich na jasną stronę mocy? A z kolei druga grupa to są ci, którym się nie chce, ci indywidualiści, którzy chodzą na wybory albo i nie, którzy nie będą wrzeszczeć jakichś głupich haseł w jakimś głupim marszu i tak nic nie mogą, a w razie czego to sobie pojadą za granicę. Jak my uczymy się argumentować w rozmowie z nimi, ale jak my mamy dojść do rozmowy? Jak my mamy ich przyciągnąć do stołu, żeby oni z nami rozmawiali? Ja tylko chciałam powiedzieć, że jak mówiłam lud smoleński, to nie miałam na myśli elektoratu PiS-u całego. Miałam na myśli wyłącznie tę wąską grupę ludzi nawiedzonych, do których nie trafia argumentacja. Nie dotrzemy, tak. A nie, wyborcy PiS-u to jest za dużo. Tak, zostawmy na razie ten lud smoleński na boku, bo właśnie tych, co wierzą, że to był spisek, no trudno będzie przekonywać, ale to nie jest ta istotna część i można, no może potem powiem jakieś anegdoty, ale zostawić ich na boku. Ale tak, to co pani powiedziała, to jest wspólnotowość, to jest bardzo ważne. Moim zdaniem to jest pewna istota tego, co się stało, bo przecież to nie jest tylko tak, że no PiS tak sobie przypadkowo wygrał, bo obserwujemy podobne procesy również i w innych krajach. Jest, coś się dzieje w świecie, tak jak działo się w czasie Solidarności, to były to, że ludzie chcieli wyjść i chcieli coś nowego robić, to była jakaś taka potrzeba wielka w całym społeczeństwie, tak i tutaj coś takiego się dzieje. Może diagnozy do końca nie ma, ale to, co pani powiedziała, jest jedną z bardzo istotnych rzeczy. No bo jakby nikogo nie obrażając, to tamte 8 lat to był czas ciepłej wody w kranie, tak? To był ten, bardzo dobrze, no, trzeba mieć ciepłą wodę w kranie. Myśmy mieszkali na Stegnach, potem jak stąd przenieśliśmy się, no i tam były domy dolarowe, mieszkania dolarowe i tam była jakaś rodzina, przyjechała na emeryturę tutaj. Myśmy mieszkali normalnie w Spółdzielczym, ale obok. I ta pani mówiła, ja lubię ciepła woda, bo nie było ciepła woda wtedy, różnie z tym bywało. Więc to jest potrzebne, ale to nie wystarczy. I to właśnie zemściło się o tym, że brak było takiego programu i brak było tak pewnej wizji. Także to jest konieczne, żeby jakby dawać ludziom większą perspektywę. Ta wizja dotychczasowa, jaką robiliśmy, to była wizja Polski liberalnej, wolnorynkowej. I bardzo dobrze, bo liberalna to znaczy system wartości liberalny, takie właśnie jak prawda, jak godność i tak dalej, to są one każdy, żeby każdy miał to prawo. Ale i wolnorynkowe też, bo inaczej gospodarka się nie rozwija. Natomiast było, to nie wystarczy, dlatego że ludzie potrzebują wspólnego działania i jedną z naszych rzeczy, którą zrobiliśmy, to była słuszna i to była ta wielka reforma Mazowieckiego, to było to, że w pół roku, no niecałe tam pół roku z kawałkiem, kiedy zaczęliśmy nasze reformy, był taki odważny ruch, żeby uchwalić ustawy samorządowe, bo w marcu roku 90 zostały uchwalone, a w czerwcu były wybory. Takiego tempa nikt nie miał. No. I to był ten ruch, taki właśnie oddanie władzy ludziom, samorządom. To było bardzo potrzebne, ale to nie wystarczy. To właśnie ten budżet partycypacyjny, ale szereg innych rzeczy. Był taki projekt ustawy, który zgłosił Komorowski do Sejmu, żeby właśnie rozszerzyć uprawnienia obywateli
żeby to nie było tylko raz w roku, raz na 4 lata wybory, tylko taka możliwość uczestniczenia, decydowania o swoim losie, o losie swojego środowiska, swojego otoczenia w ciągu całej kadencji w różny sposób. Więc moim zdaniem ten problem wspólnotowości jest niesłychanie ważny i on jest w różny sposób pokazywany. Nawet teraz zadałem sobie trud odczytania, nie wiem, czy Państwo czytali, papież Franciszek wygłosił taką mowę, bo dostał nagrodę Wielkiego, Karola Wielkiego. I tam było parę elementów różnych, ale był taki element o konieczności uspołecznienia gospodarki, ekonomii, ale nie w sensie socjalistycznym oczywiście, tylko w takim, dania ludziom tej satysfakcji w kreowaniu, w tworzeniu, a nie tylko w tej śrubce do całego systemu. Więc to jest jedna z rzeczy, którą będziemy musieli zrobić w czasie tego czasu, w czasie, kiedy będziemy dążyć do tego, żeby przywrócić demokrację. Bo teraz jest demokracja zagrożona, są elementy dyktatury, to zagrożenie, o którym Ludka mówiła, te ustawy antyterrorystyczne, migracyjne, prokuratura na rozkaz jednego człowieka i tak dalej, to wszystkie te rzeczy są niesłychanie niebezpieczne i z nimi trzeba właśnie walczyć w różny sposób i ta pikieta jest dobra i te marsze są dobre, ale to nas nie zwalnia z obowiązku przygotowania programu, bo ta Polska nie będzie taka sama, to nie jest powrót do Polski, która była wtedy, to nie wystarczy, do zrębów, do fundamentów demokracji, tak, to jest powrót, ale jaka Polska będzie, to zależy w dużym stopniu od tego, jak my się do tego przygotujemy. I właśnie ta część przygotowawcza, ona się już rozpoczęła, bo w KOD-zie powstała taka rada, zaczęła się tworzyć i taki element takiej deklaracji programowej, ale to, co będzie w programie, to będzie przedmiotem dyskusji szerokiej, bo inaczej nie ma sensu w ogóle, żeby ktoś mądry przyszedł, ogłosił, tylko musi być to właśnie proces wciągający wszystkich. Więc wydaje mi się, że to jest jeden z elementów, który będzie prowadził do tego, żeby to społeczeństwo potem było bardziej zaangażowane, żeby do wyborów nie szło 50%, tylko więcej. W pierwszych wyborach było 63%, o ile pamiętam, w tym roku 89, a potem już zeszliśmy znacznie niżej. No i skutki tego są takie, że ktoś za nas decyduje. I to jest właśnie, ale żeby ludzi zachęcić, żeby ten lud smoleński jakoś, ten lud szeroko rozumiany zachęcić, to trzeba im pokazać, że ludzie myślą, że myślimy o tym, wszyscy myślimy o tym, żebyśmy się stali gospodarzami, żeby to nie było tak, że ktoś za nas podejmuje decyzję i potem tylko możemy powiedzieć, że to wszystko oni to złe i tak dalej zrobili. Więc ten element uważam jeden z nas bardzo istotnych, ale to będzie się to otworzyło w ramach takiej wspólnej rozmowy, dyskusji, w której myślę na pewno też będziecie brali udział.